pogoda fajna, burzowa. Widać jakiś front i to ostry idzie. Mam nadzieję, że zdążę przed burzą. A nie tak jak zwykle w burzy już się rozkładam. Także mam nadzieję, że jeszcze mam 2-3 godziny czasu, chociaż tak nie wygląda, ale mam taką cichą nadzieję, że się zmieszczę. No kurde, chciałbym bardzo. Praktycznie to już powinny wędki stać w wodzie. No ale niestety, no. Siła wyższa, praca i różne takie. Dobra, to tymczasem. Teraz już będę dmuchał ponton. Dojechałem na miejsce. Graty powywalałem. Wodę mam do mycia rąk, będę zanętę robił. Także kuchenka jest, wędki postawione. Znaczy postawione w podpórkach są. Będę teraz dmuchał ponton i będę stawiał wędki. Jedzie puczu. Kolejna zasiadka. Zobaczymy, co się wydarzy na tej zasiadce. Jakiś black cat do mnie się zbliża. Kto tam w środku siedzi? Zimne to ma. Ja mam materac nienadmuchany i kurde, nie chciałbym dmuchać swoją pompką. Puczu wziąłeś ten? Przetwornicę wziąłem. Puczu wziął wszystko. Mondolot pomieści wszystko. Nie brałem dzisiaj, co jestem jutro rozpędziłem. Weź się odwróć. A to nie to. Podoba mi się ta twoja bluza, co masz z tyłu tego suma wielkiego. No ale nie ma już, tych koszulek starego typu nie ma. Chciałem kupić i kurde, brak już jest ich, nie? Tylko to zostało. Także to wylita. Kurde, Puczu ma teraz przerąbane, tak jak ja miałem wcześniej, bo musi to wszystko wyładować, rozładować, załadować, rozłożyć, przełożyć, rozpakować. Wszystko od początku, od A do Z. No, także zabawa trwa. Z boi mi weszło powietrze, muszę kurczę nadmuchać. Podstawimy na flaka w razie. No, mam jeszcze jedną nogą ze sobą w razie. No to... Bojka jedna w obaniu musi być. Puczu na bojowo leci, bo on ma awaryjne bojki. Ale to dobrze takiego pucza mieć, bo jak mi się coś stanie, to na pewno pożyczy. Tak jest. Nigdy nie odmówił. Jest, będzie zabawa, będzie zabawa. Chciałem jeszcze taki dodatek. O, z tych dodatków to by musiało być z 8. Wystarczy tyle, nie pistolety chodzą, to to jest, tu wiedzą, co to chodzi, nie? Dobra. Puczu, co tam jeszcze masz, kurde, w mondolocie? O Jezus. W torbie pełną suma.
80 kilo w torbę wciska. Tak. Tylko ogon się nie dopina. Tylko wąsy wystają. Wąsy wystają. No także zapakowany elegancko, wziął wszystko co potrzebne. To co mi było potrzebne to wziąłem, więcej nie brałem nic. I ja tak samo zrobiłem. Może nawet nie, bo ja ciutko więcej wziąłem, ale zawsze może się coś przydać. Ja też wziąłem drugi pokrowiec z wędkami w razie W, nie? Ale no, nie było to konieczne, no, nie będzie w razie czego, żebym nie płakał później, że wędki nie mam jakieś. No to kurde, najgorsze co by mogło być. Co jest najgorsze w sumowaniu? Rozbijanie obozu, a rozbijanie namiotu też w ogóle. Mimo to, że robisz to szybko, męczące w cholera. Jak się teraz czujesz, jak rozbiłeś już sobie obóz? Tak mi wszystko odchodzi, tylko się trochę zgrzałem, bo kuresko duszno jest. Ale zwijanie namiotu z podłogą to jest bardzo dobry papel. Bo jak go rozwijasz i masz od razu podłogę ułożoną. To już druga doba za mną. Teraz czas na higienę osobistą, skarpeteczki, majteczki. Tutaj jeszcze wyłowimy mydełko. Ząbki umyć. I higieny czas zacząć. Łukasz odpoczywa, za gorąco jest na funkcjonowanie. Ja już jestem po toalecie, czekam teraz na burzę, bo burza ma być. W końcu jakaś zmiana pogody będzie, bo już się nie mogę doczekać. Teraz zajmę się nęceniem. Tu już wsypałem zanętę. W tamtym wiadru jest jeszcze glina. Wymieszam to razem z gliną i popłynę zanęcić na łowisko z jednej i z drugiej strony. Także teraz sypię tutaj glinę. To jest wykopana glina. Tutaj stąd. Podczas kopania lodówki. No, bąki do mnie przyleciały. Robię takie błoto, żeby to dobrze smużyło. Dzisiaj już bez kawałków ryb.
To ma być prawie że błoto, także bez obaw. Nie jest przemoczona. Przy tej temperaturze takie mieszanie zanęty to tragedia jest normalnie. Zaraz na pewno wiadro wody sobie wyleje na głowę, bo nie idzie wyrobić. Także takie błoto będzie. Jest koło godziny 16. O 15 miała być burza, tak zapowiadali. Odwołana już jest burza. Już burzy nie będzie. Ja leżę w namiocie, Puczu tak samo, zdychamy z temperatury. Przynajmniej na miękkich materacach sobie leżymy. Elegancko jest. Jak w domu można powiedzieć, tyle tylko, że gorąco mega. Tu czaję sobie na wędki. Z tej perspektywy i czekamy, aż się coś urodzi. Ponton miałem taki gorący, że go dotknąć nie szło, jak na niego wsiadałem. Musiałem go całego wodą schlapać, dopiero kurczę mogłem płynąć. No i przy okazji wiaderko na głowę poszło. Także taki wilgotny teraz sobie leżę i czuję, że gotuje się normalnie. Puczu też się gotuje. To jest lekko. No, czy mówi, że trzy dychy to lekko. Nie mam mocy na nic. Przed chwilą jakiś tam filmik oglądaliśmy z wyprawy sumowej i stwierdziliśmy, że my źle łowimy, bo sumy się łowi na pyk pyk, a my właśnie tak nie robimy i musimy się dowiedzieć, jak to jest, że tak pyk pyk i 150 wyjeżdża. Fajnie by było. Trzy razy pyk pyk na i 200 chce. No, Puczu na trzy razy pykać będzie za 200. Ale 200 to chyba wpłynie. Nie, bo mi się kątownik wygnie. No. Nasze kątowniki jeszcze się nie powyginały. Także jest okej. Okay. Ale widzieliśmy ten pień, co płynął, co wygina kątowniki.